Marzęcie nie obchodziła jubileusz 70-lecia, świętowała cała lokalna społeczność. Akademia, wystawy, ekspozycje i festyn to tylko część atrakcji przygotowanych z wielką pompą. Dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi. 70-lecie było niezwykłym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców. Świętowano przez dwa kolejne dni, w piątek i w sobotę 20 maja. Obchody były okazją do spotkań, rozmów, wspólnego odkrywania historii. Wielu mieszkańców powróciło do tego miejsca po latach. Z Kieleckiego, mama z Lubelskiego. Tu się poznali. W 58 roku ja się urodziłem. No i tu prawda do szkoły chodzi do tej szkoły, potem do zawodówki, do wyboru, wojsko i po wojskach nie miałem pracy, wyjechałem w Kieleckim. Jak się wraca po latach tutaj właśnie do Marzęcina? A tu przyjeżdża praktycznie... Czuje się pan jak u siebie? Tak, ja tu przyjeżdżałem praktycznie co roku. Inni zainteresowali się historią swojej wsi i ludzkich losów. Tego dnia spotkało się wiele pokoleń tworzących to miejsce. Kogo państwo szukacie na tych fotografiach? Teścia. Siebie. Zawartka mi przyzwała. 20 lat i 16 żeśmy rozmawiali, a w ogóle tego nie wiedziałem. A wczoraj dopiero teściu mi ten, całą historię powiedział. Ale normalnie pan pytał gdzieś o tą historię wcześniej, czy właśnie dzisiaj dopiero jest taka okazja? Odkąd się zaczęła ta impreza, właśnie ten, że tu trzeba zorganizować, to wszystko zrobić i ten, to tak wtedy zacząłem się interesować, nie? Czyli to jest taki dobry bodziec do tego, żeby właśnie o tej historii ale rozmawiać. Ale ja, bardzo bogaty. No jak cię nie poznać? Ja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Marzęcinie. Drugiego dnia głównym punktem obchodów była uroczysta akademia. Grupa wokalno-artystyczna złożona z grupy uczniów, nauczycieli, instruktorów z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu dali popis na scenie niezwykłych umiejętności. Dla najmłodszych przygotowano kolorowe dmuchańce, zabawy z animatorami oraz malowanie twarzy. Odbyły się liczne konkursy z nagrodami. Chętni mogli sprawdzić swoje siły w konkurencjach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uroczystości objęto honorowym patronatem Jacka Michalskiego, burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Czekamy na komentarz. Gra polega jak jest w laserowym paintballu normalnym, kulkowym, natomiast tutaj się bawimy wiązką światła. Strzelamy na takiej samej zasadzie. Czekamy na komendę. To jubileusz nas wszystkich, mówiła Edyta Oryl, dyrektor szkoły. Jubileusz 70-lecia osadnictwa na ziemi marzęcińskiej. To jubileusz nie tylko szkoły, ale również i Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i powstania parafii w Marzęcinie. Ten jubileusz to jubileusz nas wszystkich. I dzisiaj jest to specjalny dzień, okazja do tego, żeby wszyscy absolwenci, wszyscy byli dyrektorzy, którzy tutaj byli moimi poprzednikami, mogli przyjść, zobaczyć jak ta szkoła się rozwinęła, jak nasi uczniowie rozwijają swoje talenty, a nasze ekspozycje wystawiennicze świadczą o naszych osiągnięciach nie tylko dydaktycznych, ale i sportowych i artystycznych. Pani sobie zdaje sprawę, że poruszyliście dzisiaj tutaj wiele serc, bo to nie tylko wydarzenie szkoły, to również emocje towarzyszące temu, że wielu mieszkańców powróciło tutaj do tego miejsca właśnie, do tych korzeni, że mogło zobaczyć tak. Te różne właśnie dzisiaj wystawy, że mogło doświadczyć pewnych emocji, uczuć z tym związanych. Te łzy w oczach moich nauczycieli, bo ja kończyłam tą szkołę i jestem ogromnie zaszczycona, że mogłam tą uroczystość przygotować. Te łzy w oczach nauczycieli, byłych dyrektorów świadczą o tym, że
że poruszyłam ich serca, a taki był właśnie cel. No bo kogo udało Wam się zaprosić dzisiaj na te dzisiejsze uroczystości? No to jest duże grono. Duże grono. Teraz udają się na wspólne biesiadowanie i wspominanie tych czasów, oglądanie kronik, zdjęć. Jedną osobą, która tutaj jest związana mocno z naszą wsią, jest pani Barbara Bukowska, która jest też nauczycielem z tej szkoły, jest też również była moją wychowawczynią i ogromne jej wsparcie przy przygotowaniu tych wszystkich wystaw, szczególnie sięgania tak głęboko w historię, jak ta szkoła się tutaj rozwijała, jak powstawała, te pierwsze jej etapy, jak wyglądały powodzie na ziemi marzeńcińskiej. Te wszystkie poszczególne etapy rozwoju mamy przedstawione i w naszym zarysie monograficznym, jak również tutaj w naszej sali, do której serdecznie zapraszam. Ta grupa to jest grupa uczniów, która tak naprawdę powstała dopiero od września tego roku. Bardzo ta grupa dzieci to są praktycznie trzy rodziny, cztery rodziny plus nauczyciele, którzy uczą tutaj w tej szkole oraz to są instruktorzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Jest trójka rodzeństwa, Michał Ligenza, Szymon Ligenza i Weronika Ligenza, którzy są artystycznie uzdolnieni, cały czas kształcą swoje umiejętności w Domu Kultury w Elblągu, a również mieli swoje początki w Żuławskim Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Pan Szymon Cylka, który jest pomysłodawcą tego zespołu i aranżuje wszystkie utwory, jest to człowiek znany saksofonista jazzowy, który kocha tą pracę, kocha to granie na instrumencie i stara się wpajać w dzieci i w nas właśnie zarażać nas tą radością, która płynie z tej muzyki. Bystra woda, to jest bystra woda, synki. Szkołę mieszczącą się pośrodku wsi, sąsiadującą z kościołem, pocztą i posterunkiem milicji obywatelskiej, zastałem niezorganizowaną, w zupełnym chaosie. Pracę swą rozpocząłem od porządkowania jednej sali lekcyjnej. Później zacząłem porządkować pokój, w którym stało jedyne łóżko, całe pokojowe umeblowanie. Dopiero po trzydniowej halówce rozpocząłem naukę z dziećmi, których w pierwszym dniu przybyło uczniów. Z wielu pięsów się jadło chleb, bo czasem trafił się wielki rad. Rekordowo głęboka depresja znajduje się w Marzęcinie na Żuławach i jest oddalona 20 km od dotychczasowego rekordu. I choć nowo odkryte miejsce na pierwszy rzut oka na rekordowo niskie nie wygląda, kosztowało odkrywców sporo wysiłku. I nasza praca polegała na tym, żeby metodą prób i błędów przejść te kilkadziesiąt czy kilkaset hektarów i sprawdzać poszczególne punkty. Statki poruszały się po tych wody. Pan Edmund przy geograficznych poszukiwaniach korzystał z przedwojennych map. To one pomogły w namierzeniu rekordowej depresji. Istniał ruch statków. Widzimy na przykładzie pocztówki z Marzęcina przedwojennego. Musiała to być głębokość ponad 2 metry, która umożliwiała poruszanie się statków żeglowych z mieczem. W punkcie w Polsce nowy rekord depresji znaleziono w Marzęcinie na Żuławach na poziomie 2 metrów i 70 centymetrów poniżej poziomu morza. Thank you.
Thank you.